Te szokujące wydarzenia będą mieć miejsce w Watykanie. Szoki, niedowierzanie Sodoma i Gomora. Co tam będzie się działo? A wszystko w związku z przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Jaki los spotka? papieża, co się wydarzy w Watykanie. E, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza dotyczącą Watykanu. No dosyć ciekawa sprawa, tak? I tutaj też Dotyczy to papieża Franciszka? No, muszę powiedzieć, że na moim kanale przedstawiałem różne wizje przepowiednie dotyczące Watykanu, dotyczące Kościoła katolickiego, że na przykład dojdzie do wojny religijnej w Europie, tak, dojdzie do dominacji jednej religii nad drugą, że papież będzie musiał w pośpiechu uciekać, takie były wizje, pamiętam. Przepowiednie one się znajdują na moim kanale. Są też przepowiednie, na przykład tutaj tajemnice fatimskie, przepowiednie fatimskie, e, tak. Natomiast tutaj, właśnie Jasnowiec mówi w ten sposób: dojdzie do detronizacji majestatu świętości. Dojdzie do detronizacji majestatu świętości. Nastąpi nagła, niezrozumiała decyzja. Wadyż, wydarzenia w Watykanie będą, będą bardzo intensywne, dynamiczne. Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego na temat tego, co się może wydarzyć. No, bardzo lakonicznie tutaj powiedział Jasnowidz, bo nie rozwinął praktycznie tego wątku. Mówi na temat detronizacji majestatu świętości. Nagła, niezrozumiała decyzja. Wydarzenia w Watykanie będą dynamiczne, zszokują praktycznie cały świat. Detronizacja majestatu świętości, no, to jest też ciekawe, tak, no, bo detronizacja, czy jakby zepchnięcie majestatu świętości, tak, czyli, no, znaczy ja nie lubię też takiego słowa, jakby upadek kościoła katolickiego, czy religii, tak, Religi, religie mają się dobrze, może nie bardzo dobrze, bo zawsze mogą mieć więcej wiernych, natomiast no, nie lubię takiego stwierdzenia, że jakaś tam religia upadnie, tak, no, religia katolicka, katolicka nie jest jakaś tam bezogromną, tak, bardzo dużo ma wiernych, tylko, bo to jest takie już po prostu popadanie w samouwielbienie, tak, o, tylko by przetrwa religia katolicka, inne religie praktycznie nie przetrwają, tak, tylko po prostu ona, natomiast tak, detronizacja majestatu świętości, tak, majestatu praktycznie świętości, czy to miałoby oznaczać jakieś afery, tak, czy jakieś po prostu rzeczy, które by spowodowały, że ludzie zmieniliby swoje podejście, właśnie właśnie jeśli chodzi o kwestie tutaj jakby świętości, tylko tak Detronizacja majestatu świętości, świętość no to musiałaby być osoba, która już została ogłoszona świętą, tak, albo po prostu musiałoby coś takiego wyjść, na jaw, jakieś po prostu wydarzenia, to jest dosyć ciekawa sprawa, nagła, niezrozumiała decyzja, czyli co na przykład, byłaby sytuacja, że ktoś został ogłoszony świętym, no to święty w kościele Katolickim jest trochę, tak, i na przykład później ta świętość by mu została odebrana, czy to jest w ogóle możliwe, tak, jeśli chodzi o prawo katolickie, Kanoniczne, czy teologiczne, bo wydaje mi się chyba, że, że nie. No mamy na przykład tutaj świętego ojca Pio, tak? Przykładowo, hipotetycznie, bo wątpię, żeby mu zostało to odebrane, ale co co, po prostu nagle zostałby, odebrana mu, zostałby mu odebrany ten tytuł świętego. No dosyć ciekawa sprawa. No i teraz Jasnowic mówi w ten sposób zapamiętajcie moje słowa, zapamiętajcie moje słowa, to co się ma praktycznie wydarzyć, detronizacja majestatu świętości, nagła, niezrozumiała decyzja, wydarzenia w Watykanie będą po prostu bardzo intensywne, one zszokują cały świat. No tutaj można powiedzieć, że ostatnio to zszokowały słowa, czy też wypowiedź papieża Franciszka a propos właśnie wojny Rosja kontra Ukraina, tak? Ja już tam nie będę cytował dokładnie, ale tam były kwestie dotyczące tego, że e, praktycznie tutaj Europa szczekała pod drzwiami Rosji coś takiego tak w, w te, praktycznie czy NATO szczekało praktycznie pod drzwiami e, Rosji. No w każdym razie taka praktycznie tutaj była wypowiedź mniej więcej papieża e, Franciszka. No dosyć kontrowersyjne tak naprawdę słowa, nawet jeżeli e, tutaj m, papież Franciszek no nie miał nic złego na myśli, tak? No to nawet sama taka forma wypowiadania praktycznie tych słów, także jedno państwo a drugie szczeka pod drzwiami, tak? No to jest dosyć kontrowersyjna sprawa. To co na przykład powiedzieć o tym, że wid, mamy do czynienia z widmem konfliktu Iran kontra Izrael, tak? To tam, to, to dopiero po prostu tam to w ogóle nie ma szczekania, to tam już po prostu jest walka, jeżeli jedno, dru, jedno państwo, Iran grozi na przykład Izraelowi to, że rzuci bombę atomową, a co dopiero tutaj, tak? No więc, no ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast, no właśnie, szokujące słowa i też jeszcze tam papież Franciszek mówi przecież w ten sposób, że on nie zamierza się wybrać tutaj do Ukrainy czy na Ukrainę, tylko w pierwszej kolejności pojechałby do Rosji, do Moskwy, tak? Nie wiem, czy ostatecznie pojechał, czy też nie. No ale zobaczmy sobie, ile przywódców europejskich pojechało do Ukrainy, tak? Chyba to nawet prezydent Andrzej Duda, chyba dwa czy trzy razy był w, w Ukrainie. Natomiast papież Franciszek, właśnie nie zamierza jechać na Ukrainę, tylko do Moskwy. Z jednej strony jest to zrozumiałe, no bo chce pojechać tak naprawdę do kraju, z którego następuje atak, a więc do Rosji, tak, rozmawiać z Putinem czy z osobami z bliska, z, z towarzystwa, tak, czy znaczy z bliskiego otoczenia Putina. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście coś pomoże? Z drugiej strony, gdyby pojechał się na Ukrainę, to byłby taki gest solidarności z tymi ofiarami. Oczywiście papież Franciszek, no, tutaj solidaryzuje się, potępia tą wojnę i tak dalej, natomiast to byłby taki niesłychany gest solidarności, aczkolwiek no, z innej strony trzeba też wziąć pod uwagę, że to byłoby niesłychanie niebezpieczne, tak, no, bo gdyby coś się tak tam papieżowi wydarzyło, tak, nie daj Boże, zginął w jakimś zamachu, czy po prostu coś by takiego miało miejsce, no, to zobaczcie, jak to byłaby afera międzynarodowa, to byłaby rzecz nieprawdopodobna, tak? Yy, także, no, tak to właśnie wygląda. Czyli tutaj, właśnie jest mówi w ten sposób: Detronizacja majestatu, świętości nagła, niezrozumiała decyzja, zapamiętajcie moje słowa. Niektórzy też mówią, czy zatem nie wypełni się kolejna, kolejna, praktycznie wizja przepowiednia zapisana w tajemnicy fatimskiej, tak? Czy tutaj się nie zrealizuje właśnie kolejna wizja przepowiednia zawarta w tajemnicy fatimskiej? Być może po prostu tam jest zawarte to, co ma wydarzyć się na świecie. A jeszcze pamiętajmy o tym, że przecież cały czas mamy papieża Benedykta, który jest na swego rodzaju Emeryturze, tak, nie wiadomo jak to nazwać. stan spoczynku to jest sędziowie przychodzą w stan spoczynku. Emerytura, no papież, przecież nie ma raczej emerytury, bo pracuje dozgodnie do śmierci, no ale. No, papież chyba ma ten tytuł papieża, ale nie jest czynnym papieżem. O, w ten sposób można, można powiedzieć tak, że papież, ale nieczynny zawodowo. O, w ten sposób można powiedzieć, tak. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat. Słuchajcie, co na ten temat myślicie? Co takiego wydarzy się, jeśli chodzi o Watykan? Bo zobaczmy sobie tak, że to co robi na przykład Rosja, jeśli chodzi o kwestie zbóż, może doprowadzić do głodu światowego. Mnóstwo ludzi po prostu już cierpi z głodu, ale też będzie cierpiało mnóstwo, tak? Szacuje się, że 220 milionów ludzi będzie cierpiało z powodu głodu przez praktycznie problemy z dostawą zbóż. Wiadomo, to jeśli chodzi o port Odessa na Ukrainie. Kwestia Rosji, to może wypchnąć praktycznie tych ludzi z Afryki do Europy i to może spowodować później różne zmiany społeczne, tak? Jeśli chodzi o tych uchodźców, mogą oni na przykład doprowadzić do jakiejś rewolucji w poszczególnych państwach. Ja nie mówię, że oni to doprowadzą wszyscy, tak, bez przesady, ale no, gdyby na przykład wypchnąć tak dużą liczbę ludzi, tak wiele milionów z Afryki do Europy, no to na pewno będzie mieć takie skutki społeczne, ekonomiczne. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie.